Dzień dobry. W niedzielę 19 listopada. Dla niektórych spośród nas ta dzisiejsza niedziela kojarzy się z wagą. Dlaczego z wagą? Bo przedostatnia niedziela roku kościelnego, a taką jest właśnie ta dzisiejsza, według kalendarza liturgicznego Kościoła jest niedzielą sądu ostatecznego. Hasło biblijne dzisiejszej niedzieli to słowa apostoła Pawła, który w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale i 10 wierszu napisał: my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. A jeśli sąd, no to dla wielu wyobraźni pojawia się właśnie waga. Będzie ważenie. Ważenie ludzkiego życia. W zasadzie będzie ważenie ludzkich duszyczek. Jak będą znalezione? Jeżeli dusza jest czysta, przejrzysta, lekka, to unosi się ku niebu. Jeśli jest obciążona wyrzutami sumienia, ciężarem w sercu, to zostaje wciągana siłami grawitacji w dół, to przemożną siłą pochłaniania czarnych dziur zostaje wciągnięta w otchłań, w nicość. Ja jednak chciałbym zaproponować właśnie dzisiaj, abyśmy spróbowali ten symbol dzisiejszej niedzieli, tą wagę zamienić na ludzką twarz. Aby symbolem niedzieli sądu ostatecznego była ludzka twarz. Powiecie, no przedsięwzięcie dość prowokacyjne. Dlaczego akurat ludzka twarz? Otóż przed kilkoma laty miał miejsce taki projekt artystyczno-społeczny Różnica i w ramach tego projektu absolwent ASP w Krakowie, Jacek Hajnos, przygotował 77 grafik, które przedstawiały ludzkie twarze. To były portrety ludzkich twarzy, ale nie takich przypadkowych. To byli sportretowani bezdomni. Oczywiście oni nie pozowali Jackowi Hajnosowi do tego, aby on uchwycił ich w artystycznym dziele, ale raczej Jacek Hajnos uczestniczył przez 5 lat w ich codzienności, w ich życiu. Obserwował ich zmagania, ich troski, ich nadzieje. To, co było udziałem każdego spośród tych 77 sportretowanych bezdomnych osób. I kiedy ukończył już to swoje dzieło, w liczbie 77, powiedział, że każdy, kto będzie oglądał te obrazy, kto będzie oglądał te portrety, przejdzie swoistą drogę przebaczania. Dlaczego przebaczania? Myślę, że też ta liczba 77 portretów mówi coś symbolicznego, przekazuje coś symbolicznego. Mianowicie jest to nawiązanie do słów Jezusa z Ewangelii, kiedy w odpowiedzi na zapytanie uczniów, jak często mamy przebaczać, czy aż 7 razy, Pan Jezus odpowiada: ja wam nie mówię 7, ale aż 77 razy. I teraz, mając tych 77 portretów ludzkich twarzy, patrzymy na ich rysy, patrzymy na ich spojrzenia, patrzymy na ich historię, bo do każdego z tych portretów dołączony jest też komentarz losów danej osoby, losów człowieka, którego artysta sportretował. Dlaczego akurat do tego nawiązuję? Otóż hasło, które jest dzisiaj bardzo takie wymowne i pojawia się w tekście kazalnym, a są to słowa Pana Jezusa, który powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. Kojarzymy. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. To znaczy, że w rysach twarzy i w spojrzeniu tych sportretowanych 77 bezdomnych dostrzegamy samego Boga. Dlatego też proponuję właśnie dzisiaj, w kontekście tych 77 prac, o których
Także Jacek Hajnos powiedział, że kiedy wkroczył w świat tych bezdomnych, czuł się jak miłosierny Samarytanin, ale po pewnym czasie uświadomił sobie, że wszyscy znajdujemy się w tym grzęzawisku, które nas często bardzo konkretnie wciąga, unicestwia, i potrzebujemy Boga, który jest dobrym Samarytaninem. Pomyślmy dzisiaj o niedzieli sądu ostatecznego i spojrzyjmy w lustro na nasze rysy twarzy, na nasze spojrzenie. Pomyślmy o tym, że w tych rysach twarzy i w naszych oczach można rozpoznać Boga. I pomyślmy także, patrząc na te własne twarze, jakimi jesteśmy sędziami, pełnymi miłosierdzia, czy bezdusznymi i obojętnymi. Pan Jezus powiedział, że On nie przyszedł świata sądzić, ale świat ocalić. A zatem trafnym jest, abyśmy dzisiaj, patrząc w lustro, pomyśleli, że i w nas można rozpoznać rysy i spojrzenie Boga. Sędziego czy Zbawiciela? Życzę dobrej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.